Siemanko skillowcy, z tej strony Emulate. Jak wiecie, niedawno brałem udział w zamkniętym evencie organizowanym przez Riot, gdzie miałem okazję testować Yoru i nowy patch wchodzący do Valorant. Podczas tego eventu odbyło się również spotkanie z deweloperami, podczas którego opowiedzieli nam o obecnym systemie rank i zmianach, które w nim zajdą wraz z początkiem kolejnego odcinka. W tym materiale opowiem wam nieco więcej na ten temat. Riot planuje całkowicie przebudować system rank Valorant w odcinku drugim. Znikną strzałki informujące nas o tym, ile nasza ranga się podniosła lub obniżyła. Zamiast tego wejdzie system rank rating, który oparty jest i działa na podstawie punktów. Zbliżają się również leaderboardy i spore zmiany w rangach Immortal i Radiant. Oznacza to, że Valorant przejdzie już trzecią przeróbkę systemu rankingowego. Jednak zmiany zachodzące w tym patchu będą jak do tej pory największe. Dzięki wprowadzeniu solidnego, przejrzystego systemu punktów, gracze nie będą już dłużej musieli zgadywać, jak blisko są awansu albo degradacji. Moim zdaniem, eliminacja systemu strzałek i zastąpienie go w pełni widzialnym systemem punktów jest jak najbardziej na plus. Najpierw może powiedzmy sobie, jak działał system dotychczas. Wśród niższych rang wiele osób skarżyło się na to, że trafia na lobby, gdzie znajdują się osoby ze znacznie wyższymi rangami. Powiedzmy na to, że na przykład ktoś z żelaza trafia do lobby goldów. Skąd wynikał cały ten problem? System rankedów działał do tej pory w ten sposób, że dobierał ludzi do lobby w taki sposób, żeby mieli oni jak najbardziej zbliżone do siebie MMR. Dlaczego zatem do jednego lobby trafiali gracze z tak dużym rozstrzałem rank? Tutaj z odpowiedzią przychodzi nam cytat od dewelopera Riot Games, zamieszczony bodajże na Reddicie. Liczby podane w przykładzie są zmyślone, więc nie sugerujcie się nimi w 100%. Powiedzmy, że masz MMR na poziomie 450. Przed wszelkimi zmianami sytuacja wyglądała tak, że wszystko, co było w przedziale od 400 do 500 MMR, oznaczało rangę żelazo 2. Jednak okazało się, że twórcy nie doszacowali liczby graczy, która nagle znalazła się w tej randze. Dlatego wprowadzony został podpodział niewidoczny dla użytkowników. I teraz, dla przykładu, między 400 a 420 mieliśmy żelazo 2, a między 421 a 480 już żelazo 3. Czyli gracz z MMR równym 450 będzie już parowany z zawodnikami z rangą żelazo 3, mimo iż jego widzialna ranga to wciąż żelazo 2. Stąd właśnie brał się problem z rozstrzałem rang. Niektórzy mogli mieć ukrytą rangę wyższą niż ta wyświetlana i trafiali na ludzi z ukrytą rangą niższą niż ta wyświetlana. Ale jeśli spojrzelibyśmy w takim przypadku na ukryty MMR, to okazałoby się, że zawodnicy są na podobnym poziomie. Jak to podsumował w skrócie deweloper, ranga wyświetlana w grze nie odpowiadała temu, z jakimi graczami was paruje w lobby, to wasz ukryty MMR jest za to odpowiedzialny. Jak już wcześniej wspomniałem, nowy system rank rating będzie o wiele bardziej przejrzysty i łatwiejszy do śledzenia za pomocą twardych liczb. Opowiem wam wszystko, co wiem, czarno na białym, bez zbędnego rozwodzenia się. System rankingowy w Valorant zostanie oparty na widzialnych punktach. Rangi od żelaza do diamentu nadal zostaną podzielone na 3 dywizje. Jednak progresja i wbijanie rank będzie znacznie bardziej przejrzyste. Jeśli zdobędziesz 100 punktów RR na danym poziomie, to awansujesz na wyższą rangę. Natomiast jeśli przegrasz i spadniesz poniżej zera w danej randze, to zdegradujesz. Po awansowaniu na wyższy poziom gracze otrzymają bufor o wartości 10 RR, tak żeby po ewentualnej niewielkiej porażce od razu nie zderankować. I w drugą stronę będzie to również skonstruowane na korzyść graczy. Jeżeli w danym meczu spadniecie, to wasz RR nie spadnie poniżej 80 punktów tej niższej rangi, tak żebyście mieli szansę w kolejnym meczu od razu wrócić na wyższą rangę. Ot cała filozofia, a teraz kilka szczegółów, jak punktowane będą zwycięstwa i porażki. I tak jak widzicie, w przypadku wygranej dostaniemy minimum 10 punktów RR, a maksymalnie 50. Natomiast w przypadku porażki, nasza strata minimum to 10 RR, a maksymalna strata to 30 RR. Jeśli zremisujemy, to maksymalnie otrzymamy 20 punktów RR, natomiast tutaj w nawiasie macie napisane, że ten punkt tyczy się tylko rang od żelaza do diamentu, w których wasz indywidualny występ na tle drużyny ma znaczenie. Dla Immortali i Radiantów remis będzie oznaczał 0 RR. Wynika to z faktu, że Riot zawsze podkreślał, że Valorant jest grą zespołową i liczy się drużyna. Natomiast na niższych rangach wyjątkowe umiejętności indywidualne będą dodatkowo premiowane wyższą ilością zdobytych punktów RR. Kolejną sprawą są leaderboardy. Wspomnę tutaj jeszcze o tym, że najwyższa ranga, jaką będziemy mogli uzyskać w placementach, to platyna 3. Potem będziemy zdalni już tylko i wyłącznie na swoje umiejętności oraz bilans zwycięstw i porażek. Dodatkową kwestią jest to, że nie będzie już możliwości stakowania na wyższych rangach. Jedyne opcje to będzie solo kolejka lub duo. I tutaj chyba pojawią się nawet oddzielne leaderboardy dla obu tych kolejek. Także jak widzicie, gracze na najwyższym poziomie też będą mieli o co grać. Pojawią się leaderboardy, które będą prezentować klasyfikację najlepszych z najlepszych. A dodatkową sprawą jest to, że Immortal straci swój podział i zostanie skondensowany do jednej rangi. Na leaderboardzie pojawiać się będzie 500 najlepszych zawodników Radiant z danego regionu, a ranga Immortal będzie zawierać 1% najlepszych zawodników w danym regionie.
Zatem wbicie Immortala, nie wspominając już o Radiancie, powinno stać się od nowego odcinka znacznie bardziej elitarne. Natomiast, niezależnie od tego, jaką będziesz miał rangę i dywizję, będziesz mógł sprawdzić, jakie miejsce zajmujesz w danym regionie. Kolejna ważna sprawa w tym temacie to, że będzie trzeba rozegrać przynajmniej 50 rankedów, żeby zostać umieszczonym w tabeli oraz grać co najmniej jedną grę w tygodniu, żeby się w tej tabeli utrzymać. Nie będzie tutaj degradacji, jeśli nie będziemy grać przez dłuższy czas, nasza ranga zostanie zachowana, lecz po prostu znikniemy z leaderboarda. Ma to służyć temu, żeby wyświetlana tabela ukazywała najlepszych z najlepszych, aktywnych zawodników. Po przerwie wystarczy rozegrać jeden mecz rankingowy, aby nasza pozycja i ranga zostały odnowione. Jak zapowiada Riot, te zmiany to dopiero początek zmian w systemie rankingowym. Deweloperzy będą bacznie przyglądać się rozwojowi sprawy i uważnie słuchać wszelkiego feedbacku napływającego ze społeczności graczy. A wy, co sądzicie o nowym systemie rankingowym i zachodzących w nim zmianach? Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to by było na tyle, ja już się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!